Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku z serii Osobliwe Historie. Bardzo dużo czasu wydaje mi się minęło od tego pierwszego odcinka, dość taka spora była ta przerwa, ale już wracam z naszą Chandani, która sobie tutaj smacznie śpi, chyba się coś fajnego śmi, bo śni, bo jest uśmiechnięta bardzo, śpi sobie tutaj w tym swoim śpiworku. Dalej jeszcze troszeczkę tutaj w śmieciach, ale powiem Wam, że parcela troszeczkę tutaj została przeze mnie i przez nią oczywiście ogarnięta, ponieważ ona ma jeszcze, ta parcela ma jeszcze cechę bez przyłącza, a ona ma tutaj takie wiaderko do brania sobie prysznica, to no, musiałam tutaj jej kupić tą pompę taką do wody. Ona sobie tutaj zbiera żabki, kolekcjonuje tą wodę do takiego wiaderka tutaj, ma już trochę uzbieranej tej wody. W zasadzie to jak teraz popatrzyłam w te zasady, to mogłabym już te cechy bez przyłącza usunąć, ponieważ mamy całkiem dużo tutaj Simoleonów, mamy całkiem dobre te fundusze rodziny, ale na razie nie będę tego chyba robiła, bo chciałabym uzbierać na dom, chciałabym mieć jak najwięcej na ten dom, żeby jej tutaj ogarnąć ładnie te parcele i postawić pierwszy domek. Także ja myślę, że ona sobie bez tego przyłącza spokojnie poradzi. Jest prawie w pół do piątej rano. Co tutaj jeszcze zrobiłam? Tu się bardzo zazieleniło, powiem Wam. Ogarnęłam razem z Chandani bardzo ten róg tej parceli. To wszystko, co tutaj rośnie, to są bardzo różne rośliny, naprawdę bardzo, bardzo różne. Wszystko to, co jej się udało albo znaleźć tutaj w śmietniku, albo tutaj na tym wysypisku śmieci, te wszystkie doniczki nie zostały kupione przeze mnie, tylko one po prostu są pozbierane z tej parceli. Jeszcze póki co, zobaczcie, jeszcze mamy dużo, dużo tutaj do ogarnięcia. Także ona sobie tutaj postawiła to stanowisko i całkiem ładnie jej tutaj, powiem Wam, idzie, jeśli chodzi o sprzedaż. Może nie są to jakieś zatrważające kwoty, ale myślę, że no jest lepiej niż było zdecydowanie, bo była przecież z zerem na koncie, tak? Co tu jeszcze z takich ciekawych rzeczy? A właśnie, udało jej się pozbierać całkiem tutaj sporo punktów wpływu, bo ma 255. Poszłam z nią sobie do takiego dinera, który usunęłam, bo próbowałam w tym dinerze coś z nią zjeść. Nie dało się, więc mnie szlak trafił, więc go usunęłam. Nigdy więcej restauracji w Simsach. Nienawidzę restauracji w Simsach. Tam się nie da nic zjeść normalnie. O, coś się tutaj świeci. Dobra, możemy przejrzeć sobie, bo chyba jest teraz zamknięte to głosowanie. Tak. I dałam zamiast tego dinera tutaj takie kino samochodowe. I tutaj też jest taki jakby... To jest niby jako restauracja, znowu niestety, ale to jest taki właśnie, no taki bar, coś takiego obok tego kina samochodowego. Tu są jakieś przekąski, jakieś frytki, hamburgery, coś w ten deseń, ale myślę, że też tutaj jak najbardziej pasuje. Może trochę za dużo drzew jak na te parcele, muszę je usunąć chyba te drzewa, bo dopiero teraz zobaczyłam. Także zastąpiłam to. Ten nieszczęsny diner takim kinem właśnie. Myślę, że fajnie tutaj wygląda takie kino z samochodami. Ale przed tym byłam w tej knajpie z nią i bardzo dużo tutaj różnych ludzi poznała i zagadywała i przez wszystkie takie różne akcje nabijały jej się te punkty wpływu, także zagłosowała na te zielone ogrody w porcie, z tego co pamiętam. No i zobaczymy, no na razie idzie całkiem do przodu. I z takich ostatnich rzeczy, o której Wy nie wiecie, to niestety tej nocy, kiedy ona sobie tutaj smacznie spała, ktoś jej ukradł, ktoś się włamał tutaj, znaczy włamał się, to nie jest zamknięte pomieszczenie, no ale powiedzmy, no włamał jej się tutaj na tę parcelę, na to jej wysypisko śmieci, zakradł się niecnie i jej ukradł ten złoty naszyjnik, który ona miała w tym swoim oficjalnym, jak może pamiętacie, stroju. Ten taki złoty naszyjnik, który jej podarowała jej opiekunka z domu dziecka. Jej bardzo cenną taką pamiątkę. No więc ona się przebudziła, zobaczyła, że nie ma tego naszyjnika. Ona go miała tutaj gdzieś pod poduszką schowanego. Także no, nie widziała, żeby ją ktoś obserwował, ani nic z tych rzeczy, więc...
Nie mam pojęcia, kto to zrobił, ale no Chanda się naprawdę wkurzyła i no była tak zmęczona, bo to był środek nocy, teraz już jest prawie rano, już świta, więc no poszła dalej spać, ale no ona będzie przeszukiwała te różne śmietniki i ona no nie odpuści, bo to jest jedyna taka pamiątka no z tego lepszego takiego życia, które miała. Ja myślę, że Chandani może się już powoli tutaj podnosić, bo pajączki na nią czekają. Co ty tutaj masz? Niewygodnie ci, no ja wiem. Będziesz musiała się przebrać. Fuj. Nie najdzie pająków. O Boże, aluminium, aż pieciarki przeszły. Fuj. Dobra, kochana, chodź no tutaj. Zaraz zobaczymy, jak tutaj z tym ogrodem, czy musimy coś tutaj pozbierać. A nie możesz nic, śmietnik jest pusty, no co ty gadasz? Wiesz co, no to chyba odwiedzimy, myślę, ten diner tam. Zjemy sobie jakiegoś hamburgera, chociaż to znowu trzeba będzie czekać 5 godzin na to. A ty nie masz nic takiego tutaj, żeby zjeść? Nie, robalowej wyżarki chyba, no raczej nie. Tutaj mamy jakiś wosk sojowy, mamy tutaj barwniki, tutaj mamy te takie specyfiki z tego laboratorium, no różne rzeczy, jakieś części do ulepszeń. Ja część tutaj rzeczy sprzedaję oczywiście na tym stoisku, ale oczywiście no nie wszystko, bo nigdy nie wiem, co mi się może tak naprawdę przydać. W ogóle to, co tutaj znalazłam, to jest drzewo pieniążkowe. To jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba, taka opcja. Także naprawdę niby nie polecam mieszkania na wysypisku śmieci, ale z drugiej strony nigdy nie wiecie, co znajdziecie. Dobra, wiesz co, tutaj nie ma chyba nic do... co to jest? To są... Nie, tutaj nic takiego nie będzie do jedzenia. No dobra, chodźmy do tego nieszczęsnego dinera tutaj. Nie, same idziemy. No dobrze, no trudno, no. Może ktoś nas obsłuży łaskawie. No dobra, jesteśmy sobie tutaj. Widzę, że już czekają tutaj szefowie kuchni. O Boże, czy ja muszę prosić o ten... Chciałam powiedzieć cholerny, przepraszam, stolik, przepraszam za wyrażenie. A to jest jakaś lodówka? O, możesz zjeść coś na szybko, no i idealnie. Nie będę prosiła o stolik. Patrzcie, jak fajnie. I sobie tutaj normalnie leci. Weź płatki, możesz sobie później wziąć też jogurt. O co ci chodzi? A, małżeństwo dla pieniędzy, tak, było takie coś. Była niestety taka tutaj informacja. No i zobaczcie, fajnie bardzo to wygląda, uważam. Można sobie tu obejrzeć. No już się tak nie denerwuj, kochana. No i co? Rośnie troszeczkę? Co ty tutaj sobie patrzysz? Robisz notatki, no dobra. Tym piórem z dziesięcioleci. Weź sobie jeszcze jogurt sobie zjedz. I możesz sobie przepić to... A weź sobie soczek. Aha, czyli masz dwie... I co tu teraz zjeść? No i co tu teraz zjeść, no? Dobra, weź sobie to zjedz. Już się nie... Aha, zjadłaś to bez... Coś ostatnio Simon się robi z tymi rękami, bo biorą coś, widzicie, a potem z tym łażą. Ja ich muszę tutaj niestety... O! Zresetować. Chandani, nie denerwuj się, proszę cię. Nie irytuj się, kochana. Wzięłaś sobie ten sok na później? Albo na teraz? No i zobaczcie, tutaj mamy na przykład różne fajne gry. Można grać sobie na automatach, można sobie grać w piłkarzyki. Myślę, że pasuje do klimatu. Strasznie głośne są te automaty. No i super. Bardzo, bardzo mi się podoba taka opcja. Ten diner też był fajny, ale mówię, no tam w ogóle był tak potworny tłok, że to było coś niesamowitego. No dobra. Kiedy w ogóle... To głosowanie będzie otwarte. Jestem ciekawa. Telewizyjna premiera sezonu. Czy jakby ci nikt nie wyłączył, to byś sobie mogła tutaj to obejrzeć. Słuchaj, na dużym ekranie
Teoria Wielkiego Podrygu, oczywiście. W każdej serii jest ten sam serial. Usiądź sobie, kochana, tutaj wygodnie w fotelu. Przynajmniej będziesz miała zaliczone to. Widzę, że panowie z Hanford się tutaj zebrali. Kochana, proszę cię, nie bądź taka zła. No ja rozumiem, że ci ukradli naszyjnik. Też bym się wkurzyła. Ale dobrze się bawisz, to ci spada. Ty jeszcze 3 dni będziesz zła. Boże, kochany, no dobra. I co, serio? To jest ten serial? Trochę inaczej pamiętam Teorię Wielkiego Podrywu. Możesz sobie tutaj zagadać oczywiście jeszcze z ludźmi. Przyjazne powitanie. Jak ci się uda? Czy nie możesz gadać, jak oglądasz? Nie, możesz. Możesz gadać, jak oglądasz. Ja jeszcze tak za bardzo nie ogarniam, powiem wam, tych głosowań i tych prac takich dorywczych, żeby ona pracowała w charakterze wytwórcy, ale wydaje mi się, że ona po prostu musi zdobyć... Jaka wściekła. Chyba ci się nie podoba ten serial, Jendani. Ona musi nabyć umiejętności wytwarzania i może dopiero wtedy ta praca dorywcza się tutaj wczyta. Widzę, że nie usiądziesz, nie ma takiej w ogóle opcji. Nie ma, prawda? Nie. No trudno, no. Ale już jesteś szczęśliwa, już jest wszystko ok. Już obejrzałaś sobie? Tradycja ukończona, no bardzo się cieszę, fajnie. A gdzie ty teraz idziesz? Co planujesz, powiedz mi. Aha, po prostu się ucieszyłaś, no dobra. Dobra, chodźmy tutaj do tej tablicy. Ja nie wiem, co to znaczy, że ona się tak bardzo świeci. No dobra, lokalne plany działania mamy, oszczędzenie prądu i samowystarczalność, ale na razie na nic oddać głosu nie mogę. Jestem w ogóle ciekawa, kiedy to się... Głosowanie jest zamknięte. Od 8 do 18, no niby... Poczekajcie, kiedy trwa okres głosowania, Simowie mogą oddawać głos na lokalne plany działania i projekty dotyczące przestrzeni na użytek społeczności, aby dokonać zmian w swojej okolicy. Simowie mogą głosować przez swoją skrzynkę pocztową lub tablicę. Dobra, do głosowania potrzebny jest wpływ, no to mamy... No dobra, no na razie jest zamknięte, także nic tutaj ciekawego nie wymyślimy. Chodź na tutaj do tego śmietnika, zanurkujesz sobie po jedzenie, po okazję i po składniki. Chodź, kochana moja. Jaka fajna dziewczynka. Jak masz na imię? Pokaż się. O, tutaj kogoś obsługują, no jestem normalnie w szoku. Valerie Whitney, ale fajna. Poczekajcie, zapoznajmy się z nią może. Przyjazne powitanie. Chociaż ona tutaj jest z mamą prawdopodobnie, więc nie wiem. O Boże, znowu. Co ci się teraz stało, kochana? Co ci jest? Niepokój. Źle się tutaj czujesz, tak? No dobra, ale to prawdopodobnie przez tą chemię. Ale fajna jest ta dziewczynka. Ale nie będziemy tutaj... Podziel się tutaj opinią na temat serialu. Może też go oglądała. Ale nie krzycz na dziecko, bardzo ciebie proszę. Chyba musisz sobie wziąć prysznic, kochana, i się odprężyć, bo normalnie ja nie wiem, co ci się tutaj dzieje. Matko, ile dzieci tu jest? Dobra, chodź, nurkuj po jedzenie, po okazję i po składniki. Dlaczego ty się tak irytujesz, kochana? Kogo my tu mamy? Markus jakiś. W ogóle bardzo dużo Simów już znamy. Co my tutaj mamy? Okej. Nie wiem, co to znaczy. Klingi. Może taki zdystansujący się? Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy, niestety.
Także no, może w tym śmietniku ona znajdzie ten wisiorek, no może ktoś, nie wiem, postanowił zrobić psikusa, albo chociaż w sumie ten wisiorek był złoty. On miał tą próbę złota, także no, ktoś mógł się tutaj ładnie obłowić. No nic, mam nadzieję, że Chandani niedługo znajdzie ten wisiorek, bo naprawdę nie jest to fajne. Boże, myślałam, że płot zniknął. O kurde, dobra. Czy my mamy coś tutaj do podlania? A nie, musiałabym wrócić na parcelę. Dobra, to nie. To za momencik. No i co? Będzie coś? Coś mamy, co to jest? Obce mini tarty owocowe. No dobra. Przydałaby ci się taka lodówka. Nie wiem, czy jest jakaś taka lodówka, co działa bez prądu. Bardzo możliwe, że coś takiego jest. Dobra, zaraz sobie wrócimy do domu. Skamieniały myszozaur. No i fajnie, to zatrułaś się. Rewelacja, super. No trudno, już nie możemy. Dobra, to wróćmy sobie teraz na naszą fałszywy smart. No dobra, będzie to sprzedać. Wróćmy sobie do domku. Do domku, no. Tutaj. Wróćmy sobie na naszą parcelę po prostu. Okej, okay, dużo czasu nam to nie zajęło, żeby to zrobić. Chce nam się siku. Nam się chce, no jej się chce. Tutaj jej zasadziłam krzaczkami, żeby jej nikt nie podglądał. W ogóle kit z tym, że tutaj ją wszyscy widzą, jak ona się tu kąpie. Ale tu prawie nikt nie łazi, bo nikt tego nie używa oczywiście. Dobra, zwymiotuj sobie, bo no zatrułaś się, więc przyda ci się oczyścić żołądek. Możesz sobie później wziąć gorący prysznic. Zawsze ciepła woda to ciepła woda, człowiek się lepiej trochę poczuje. No i tak tutaj ma sobie, tutaj jej kapie trochę woda z tego wiadra. Nawet jest woda w tym wiadrze, słuchajcie, no po prostu rewelacja. Może nie są to warunki wymarzone, ale zawsze coś. Nie, tutaj nikogo nie ma, żeby cię podglądał, także spokojnie. Dobra, czy my możemy coś tutaj zrobić? O, możemy tutaj ponawozić sobie to drzewko pieniążkowe. Bo mamy ten super nawóz taki znaleziony gdzieś tam po drodze. Ja bym tutaj zrobiła sobie... O, mamy już tutaj coś. Mamy żabę sercowatą. To możemy wyłożyć tutaj groszek, bo tych roślinek to mamy już tutaj od groma i ciut. Tego nie mogę dać. To mogę. Co tutaj jeszcze mogę dać? Te smardze mogę tutaj wrzucić. A co to jest? Ciężko stwierdzić, co to jest. No, a przecież już wymiotowałaś, kochana. Jeszcze chcesz? Użyj kapki wysiłku? Co to znaczy? Co to znaczy użyć kapki wysiłku? Aha, po prostu wyrzucasz... No dobra, wyczyściłaś sobie wiaderko. No dobra. Dobra, słońce, przebierz się w ten swój strój podstawowy. Wyłóż towar. O właśnie, podlej teren jak najbardziej. I fajnie tutaj to wygląda już. No, takie ma tu stoisko wśród zieleni, ładnie jej to wszystko rośnie. Ona sobie tutaj, o Boże Święty, ile ty jeszcze będziesz zatruta? 31 minut. O, jeju, dobra. Co my tutaj mamy w ogóle? To był jakiś pączek. On się jeszcze nadaje do czegokolwiek? Zjedz sobie pączka, może ci będzie lepiej. O, od razu lepiej, widzicie? Wystarczy zjeść pączka. Obsługuj sto... Serio? Znowu? Znowu nie możesz? Zemsta natury. O Boże, dobra, to wyrzuć sobie coś, jak bardzo chcesz. 18 minut, 3 godziny.
a tak chciałam, żebyś tutaj zrobiła tą wyprzedaż garażową. No ja wiem, wiem, że ci jest niedobrze. Znowu ci się chce siku. Boże, co ty masz z tym sikaniem? Dobra, skorzystaj sobie, jak tak bardzo potrzebujesz. No po pączku od razu się robi lepiej. Może zdążę to zrobić. Chodź tutaj, proszę cię. Obsługuj stoisko. Może jeszcze się załapię na ten dobry nastrój. O, dobra. Rozpocznij sprzedaż garażową. Ja tutaj podniosłam ceny o 200. Ale ludzie kupują, wiecie? Dużo ludzi tu przychodziło mi ostatnio. No widzicie, już ktoś się tutaj zjawił. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, przywitaj się zabawnie i zachwalaj towar. Pojęcia nie mam, co to jest to brązowe. Boże, ile tu ludzi się w ogóle zbiera. Ciągle nowi. Jordan. Zapoznaj się z Jordan. To jest jakaś praca w drewnie. To są jakieś ścinki drewna. Groszek wygląda ładnie według mnie. Wszyscy są nieswoi, ja w ogóle nie wiem dlaczego. A ile przyjaciół tutaj zapoznasz, kochana? No i zawsze coś tutaj kupią, nie? Ten groszek kupują, tak widzę chętnie bardzo. Żabki nikt nie chce kupić. Taka ładna żabka. Ciebie znamy? Nie, ale możemy wygłosić mowę zachęcającą. Zainteresowaniami możesz tutaj się podzielić. Pani z Sulani tutaj nawet przybyła do nas. Ciekawe, czy tutaj rośnie nam tutaj te punkty. No pewnie, że nam rosną, fajnie. Tylko to jest ciągle zamknięte, jestem ciekawa czemu. Dobra, nie gadaj ta tyle, tylko kupuj ta. Tu czasu nie mam, muszę naszyjnika szukać. Tu po 9, tu po 9. Ktoś kiedyś kupił coś chyba za 1,5, jak grałam sama te 1,5 dnia, także... Ja jestem zadowolona generalnie z postępu sytuacji. I tak zawsze czekam, aż oni wszystko wykupią, żeby... Boże, tobie się znowu chce siku. Co ty masz z tym sikaniem? No dobra, idź. Chyba ci nikt nie ukradnie tutaj. Skorzystaj sobie. Idź, idź. Ciekawa jestem, kiedy się odblokuje to głosowanie, bo to jest aż dziwne, że to jest aż tyle czasu zamknięte. Co oni tu stoją, podglądają? Idź stąd, ty zboczeńcu jeden. Idź stąd. Będę musiała tutaj jakąś postawić jakiś płot. Kiedyś taki bardziej zakrywający. No i co? Kupiliście coś? Czy już nic? Już was nic tutaj nie interesuje, widzę. Możesz sobie zjeść tutaj porcję. No jest jeszcze dobra, kiepskiej jakości, ale nadaje się do zjedzenia. A, jak tak czytałam te komentarze, niektóre u was to... też to dziecko tu się u was pojawiało, także na szczęście dziecko nie było, że tak powiem, żywym simem, tylko było obiektem z debuga. Takaś wielka flaszka stoi też z debuga. Proszę mi to sprzątnąć. Nie zaśmiecaj jeszcze bardziej niż jest. A, ten se przyszedł tutaj. Rozgość się w ogóle się nie przejmuj, nie? No i co? Zabawne powitanie. Ty jeszcze tutaj coś kupujesz, czy już nie? Czy to już jest koniec? Zły posmak. Boże, jaka ty jesteś wybredna, kochana. Ty akurat nie powinnaś mieć żadnych takich wysokich wymagań co do warunków życia. Po tym, co cię spotykało.
No i co? Już nikt nic nie chce, tak? No dobra, no. Nie zmusimy nikogo. Dobra, słuchajcie, skończmy tutaj gadać. I ja bym się wybrała troszeczkę dalej, ja bym trochę tutaj pozwiedzała tej okolicy. Co my tutaj w ogóle mamy? Bo ja tak na dobrą sprawę się tutaj nie rozglądałam i tak chcę sobie zobaczyć, czy jest tu coś, co w ogóle się nadaje do jakiegoś użytku, takiego, żeby nam się mogło jakoś przydać. Niech ona sobie tam na razie robi, co uważa za słuszne. Ja się tak tu rozejrzę, co tutaj można ewentualnie jeszcze zrobić. Tutaj pododawałam takie parcele z galerii. Nikt tu nie mieszka, ale nadaje klimacik, według mnie. Dobra, tak patrzę, czy tutaj coś... Jest jakiś może śmietnik, coś takiego. Czy jakieś skrzynki są. Co my tutaj mamy? Wosk sojowy. Dobra, to chodź se zbierz ten wosk sojowy. Niech nie leży, się nie marnuje tutaj. A ja tam w ogóle widziałam. Tutaj jeszcze krzaczek był, pamiętam. Aha, tutaj nic nie ma, dobra. Tutaj jeszcze nic nam nie wyrosło. No dobra. A tutaj? Tutaj mamy... te slumsy, takie jakby. Ale powiem wam, że to jest ciekawe miejsce, ponieważ tutaj jest... Z tego co kojarzę, maszyna do recyklingu, jeśli dobrze pamiętam, to tak wyglądało. No więc nie wiem, czy Chandani się tutaj nie wybierze. Idziesz po ten krzaczek? Idziesz. No dobra, to idź. To powodzenia. To również ci dziękuję za spędzony czas na wysypisku. Tobie też dziękuję. Bardzo było miło. Nie za wiele się udało niestety sprzedać. Ale myślę, że to nic takiego tutaj strasznego. Dobra, chodźmy się tutaj, wybierzemy w to miejsce. Nie wygląda to najlepiej, ta miejscówka, no ale trzeba się trochę zapuścić dalej niż poza swój tylko teren. Czekaj, Chandani, sekunda, moment, zanim tam pójdziesz, to tu jest jeszcze śmietnik, kochana. To jest kolejna skarbnica. Chodź, no może coś fajnego znajdziesz, co się przyda na sprzedaż albo do posadzenia. Tylko znając życie, znowu się zatrujesz. I znając moje szczęście, co byś chciała mieć? O! Widzę, że znowu jakiś donacik tylko cynamonowy. Chciałabyś wziąć kąpiel z dodatkiem, dobra. Chciałabyś barabara w krzakach. Możemy ci to tutaj przypiąć jak najbardziej. I kupić ul. O, to też jest spoko. To mi się podoba. Co my... O! Czekajcie. Czy ona znalazła... Ej. Moment. Co? Chandani znalazła w śmietniku... Fridge? Znalazłaś lodówkę w śmietniku? No powiem ci, że... Ej, serio, znalazłaś lodówkę w śmietniku? Tylko musiałabym wrócić z nią do domu, bo to jest prawdopodobnie w wyposażeniu rodziny tutaj w trybie budowania. Ale co, można sprzedać. Słuchajcie, będzie trochę kasy przynajmniej. Coś masz? Babeczka z musem truskawkowym. No rewelacja, to zrób jeszcze raz. Zanurkuj tutaj jeszcze raz. Powiem wam, że bardzo lubię te śmietniki i te wysypiska śmieci. Bo kurczę, to są takie ciekawostki fajne, że... Naprawdę? Tort weselny znalazłaś zepsuty, ale no co tam. Ale nie będziemy sprzedawali zepsutych tutaj tortów ludziom, bo jeszcze nas ktoś oskarży o zamach na życie. Myślę, że to już będzie koniec, chyba nie? O, barwnik jeszcze znalazłaś. Jeszcze możesz co nurkować?
Żabkę znalazłaś, no super. A wy cały czas tam siedzieliście u mnie? No dobra. Widzę, że same pączki i cukierki znajdujesz. Jeszcze możesz? Boże święty, ile tego jest? Szczurek biegał. Ale nie wiem, czy tu jeszcze coś będzie dostępne. Brownie, no kurczę, ty chyba otworzysz piekarnię. No. Pewnie zepsute. A nie. Nie, okej, okay. Jeszcze jest całkiem okej. Okay. No już leciutko zaczynasz śmierdzieć, także no zgodnie z... Stary telewizor z antenką znalazłaś, ale czad. Ej, to będzie fajne. Tak, to będzie w wyposażeniu w trybie budowania. No już chyba koniec, nie? Jeszcze nie? Co to jest za śmietnik? To jest jakiś wypasiony śmietnik. Patrzcie, kurde, to jest studnia bez dna. O mój Boże! Pomidor! Chyba długo nikt tutaj nie zaglądał. Tak coś podejrzewam. Ale tu... Ulala! Powiem wam, że okolica może nie jest najlepsza, ale zobaczcie... Zobaczcie te promienie, jak tutaj przechodzą. Okej, 3 simoleony. Czy to jest koniec? Tak, to jest koniec. Dobra, słuchaj, Jendan, ja wiem, że ty potwornie śmierdzisz. Wiem o tym. Ale i tak jesteś śliczna. No zobaczcie, czy ona nie jest śliczna nawet... Nawet jak troszeczkę capi. No przecież... No patrzcie ją. Wyglądasz fantastycznie. Aż ci muszę zrobić zdjęcie. Okej. Okay, no dobra. Ja myślę, że wybierzemy się jeszcze tutaj tak po cichaczu i ostrożnie, póki jeszcze jest w miarę... Póki jeszcze jest w miarę widno, bo tutaj też mogą być ciekawe skarby. Dobra. No okej, okay. To Chandani musi się tam niestety na chwilę zapuścić. Thank you.
No dobra, moi kochani, jak pewnie zdążyliście zauważyć, wyprawa do tych slumsów nie była najlepszą decyzją, jaką Chanda nie mogła podjąć, tym bardziej wybierając się tam w pojedynkę. No, tak jak mogła przypuszczać i tak jak ja przypuszczałam, jej naszyjnik został skradziony przez lokalnych bandziorków, lokalny tak zwany gang. Chociaż takie troszeczkę miękkie fryty z tych gangsterów, jak się okazało. Na szczęście udało jej się odzyskać ten naszyjnik, z czego, jak widzicie, się bardzo cieszy. Jest tutaj ze swoim plecaczkiem z różnymi łupami, które udało jej się złapać w tym ostatnim takim śmietniku, co był taki na bogato naprawdę wyposażony. I zobaczcie, ona zdobyła tutaj lodówkę. I ta lodówka jest co prawda zepsuta, ale działa bez przyłącza, także jak na razie... Czy ja byłam ślepa? Oczywiście, że byłam ślepa. No kurde, no mamy krówkę. Kit z tym, że widziałam to już u innych prawdopodobnie, bo no teraz skojarzyłam, że krowokwiaty już były na tym wysypisku, ale no fajnie, że dopiero teraz to zauważyłam. Nieważne. W każdym razie lodówka jest. Lodówka jest i wystarczy ją chyba naprawić, ta wielka flaszka, wystarczy ją naprawić i no póki co, póki nie ma jeszcze domu takiego z prawdziwego zdarzenia, to będzie mogła sobie tutaj przechowywać różne rzeczy, które znajdzie. No i też jak zauważyliście, z opresji, bo można tak powiedzieć, no bo została przygwożdżona wręcz do ziemi przez jednego z bandziorów. I ciężko mi powiedzieć, jakby to się mogło dla niej skończyć, bo no, myślę, że ani nie przebierali w słowach, ani nie za bardzo mieliby skrupuły, żeby nie uderzyć dziewczyny. No ale na szczęście pojawił się ktoś, kto ją tak jakby uratował jej życie. No umówmy się, że naprawdę uratował jej życie albo no, zdrowie na pewno. I komplet zębów też na pewno. I prostą szczękę. No nie był niestety jakoś tak przyjaźnie nastawiony do Chandani, ten chłopak, który się pojawił ze swoim psem. Pojawił się w sumie znikąd, więc podejrzewam, że po prostu gdzieś tam tędy przychodził i zasłyszał awanturę między Chandani a tymi bandziorami. No ale dobrze, że się pojawił, tak? Więc no... Chandani jest troszeczkę zaintrygowana, no bo... Ciekawe rzeczy się tutaj wydarzają, ciekawe rzeczy ją spotykają. Poznaje tak naprawdę prawdziwe życie na ulicy, jak to jest mieszkać na ulicy, jak to jest walczyć o przetrwanie. Także no mam nadzieję, że więcej nie będzie musiała z tymi gangsterami mieć do czynienia. A jak już, no to może jakoś uda jej się tam wkraść w ich łaski w jakimś tam sensie. No i zobaczymy też, czy pojawi się jeszcze jej tak zwany wybawca, nie? Bo to też jest ciekawa postać. Taka w sumie tajemnicza. Nie wiadomo, jak ma na imię. Chandani nie zdążyła się tego dowiedzieć, bo po prostu pomógł jej uciec z tych slumsów. No i tyle. I zniknął po prostu, rozpłynął się w powietrzu. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Jestem ciekawa, co myślicie o tej całej sytuacji, o tej cutscence i o tych postaciach, które się pojawiły w dzisiejszym odcinku i w tym dniu z życia naszej pięknej Chandani. A ja Wam dziękuję bardzo, bo już będę kończyć ten odcinek. Myślę, że już wystarczająco dużo przeżyć Chandani miała dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!